pierwsze wrażenie po finale, sukces, niedosyt? Z jednej strony sukces, no bo nie można powiedzieć, że drugie miejsce jest jakąś porażką, ale no, z drugiej strony oczywiście jest lekki niedosyt. Jak się dochodzi tak wysoko, no to dziwne, żeby niedosytu nie było. Tym bardziej, że no, była dogrywka, zdania również były podzielone, ale ostatecznie jestem zadowolony z tego wicemistrzostwa. Jak ogólnie odbierasz ten finał z perspektywy tego, że pamiętasz też ubiegłoroczne? Jak atmosfera, poziom, wszystko? W kwestii poziomu to naprawdę mega do góry to wszystko ruszyło. Atmosfera również, ludzie są o wiele bardziej żywi. Zabrakło może trochę tego wystroju, bo rok temu mieliśmy tutaj na scenie odstawiony ring, a w tym roku no niestety powróciliśmy do 2009 roku, także z tej strony trochę gorzej, ale z kwestii nagród rzeczowych widzę, że takowe się pojawiły, więc to jest kolejny plus w tym roku. No i fajny system zwrotu oczywiście dla zawodników, także widać, że to WBW po prostu idzie do przodu i organizacja coraz bardziej postępuje. Kto cię dzisiaj najbardziej zaskoczył? No, szczerze powiem, że nie spodziewałem się, że Kot będzie w stanie wyjść z grupy, pokonując Wujka. Także to było największe zaskoczenie. Nie jest zaskoczeniem to, że wygrał Kopek, chociaż był on debiutantem, bo już zdarzało się nieraz, że debiutanci wygrywali bitwę. No ale no, z pewnością był osobą, której się tytuł należy, bo pokazał on, że potrafi rymować. A jaka była twoja pierwsza reakcja, jak usłyszałeś swoją grupę? No, w sumie nie tylko moja, ale również i osób, które wokół mnie stały, to, że trafiłem do grupy śmierci, no ale no, sam tą grupę śmierci tworzyłem, więc no, trzeba było z niej wyjść. Dobra, no to jeszcze na koniec mogę ci życzyć, tak jak Orest Lęczyk powiedział po poprzednim sezonie, żeby w następnym było nie gorzej niż w poprzednim. Wiadomo, jakie miał miejsce. No, do tego ci życzę. I chcesz coś dodać na koniec? No, chciałbym podziękować wszystkim, co kiedykolwiek przez te wszystkie lata, jak jeździłem na bitwy, były ze mną. Tyle, dziękuję.